czasami odnieść to, co się dzieje faktycznie w budżetach miast do takiej normalnej relacji, jaką mamy czy w budżetach domowych, czy w firmach, prawda? Nie zapominajmy o tym. Od 8 lat jestem straszony zadłużeniem, tym, że komisarz już puka do naszych drzwi i miasto się szczęśliwie rozwija, nic złego się nie dzieje. A wyniki są, czy dane w prezentacji, no są takie, jakie są. Tak? Ja się bardzo cieszę, że dochody rosną, że te wyniki są coraz lepsze. Jeszcze raz podkreślam, to mówił radny Chmielewski. No, jeżeli chcemy wykorzystać środki europejskie, mamy ograniczoną ilość dochodów, to musimy sięgnąć po źródła zewnętrzne. Tak? Inwestujemy te pieniądze, my tych pieniędzy nie przejadamy, te pieniądze zostają w naszym mieście. Ci, którzy tego nie robią, mają mniejsze zadłużenie, no ale nie rozwijają się tak jak Wrocław, czy Kraków, czy inne miasta, które korzystają, świadomie korzystają z tych pieniędzy zewnętrznych. Jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć, my korzystamy z pieniędzy, które są w dużej mierze oprocentowane preferencyjnie. Tak mówię o Europejskim Banku Inwestycyjnym. W zasadzie cały deficyt roku 2016, czy w dużej mierze, bo to będzie kwota 50 milionów złotych, planujemy te środki zewnętrzne właśnie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na preferencyjnych, nie do dostania kosztach obsługi tego zadłużenia pozyskać. Także namawiam trochę do szerszego spojrzenia na a nie tylko posługiwaniu się non-stop tym samym argumentem, że zadłużenie rośnie. Dochody rosną, sytuacja się zmienia, jest bezpiecznie, ponieważ mamy nadwyżkę operacyjną, ona wynosi 230 milionów złotych, a odsetki od naszych zobowiązań, jak Państwo wiecie, 80 milionów, czyli spłacamy na bieżąco te nasze zobowiązania, mamy na obsługę odsetek i jeszcze nam zostaje, na szczęście, zostaje całkiem spora kwota, którą możemy spożytkować już na inwestycje. Także bardzo dziękuję za tą dyskusję dzisiejszą i oczywiście będziemy rozmawiać przez ten miesiąc nad budżetem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do tej pory byliśmy w roku 2016, wracamy do 2015. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2015 oraz konsekwencja zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta. Bardzo proszę, panie skarbniku. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o prezentację. Nie dowiemy się, jak wygląda prezentacja, dlatego że online nie stało się słuchowiskiem. Porządkujemy te zmiany, które dzisiaj Państwu prezentuję, one są już uwzględnione w tym budżecie roku 2016. Skarbnik nazywa się Urban. Ten ostateczny, to co powiedziałem dzisiaj, ten ostateczny poziom deficytu, który jest projektowany, to jest tylko plan. Tak? Ten plan jest przygotowywany ostrożnie. On zależy tak naprawdę od tego, w jakim stopniu ostatecznie te dochody, przede wszystkim dochody zostaną wykonane. Myślę tu o dochodach związanych ze środkami europejskimi. Ja liczę na to też, że Państwo teraz już Państwo macie wpływ na to, że te środki europejskie będą sprawnie spływać do samorządów i wtedy te deficyty będą niższe, bo część tego zadłużenia, z którego korzystamy, jest związana z prefinansowaniem środków europejskich. Więc czym szybciej te środki europejskie będą spływały do miast, tym te deficyty będą ostatecznie niższe. Część kwoty związana z dochodami właśnie tymi europejskimi, 35 milionów, w związku z tym, że mamy już informację, że te środki raczej do nas nie wpłyną w tym roku, chcielibyśmy przesunąć, zmniejszyć plan i przesunąć na rok 2016. Zwiększony plan dochodów z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 588 tysięcy, takie zwiększenie prosimy o uwzględnienie w tych zmianach. Zwiększenie planu dochodów, subwencja ogólna, część oświatowa, 219 tysięcy na wyposażenie, sprzęt szkolny, promocje dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych. Chcielibyśmy zwiększyć środki na oświatę, łącznie kwota 20 541 tysięcy, dodatkowe środki na wynagrodzenia, dodatkowe środki na dotacje dla szkół niepublicznych. Jeśli chodzi o zmianę planu wydatków, pogrupowane
zagrupowałem je w pewne obszary, te zadania związane z realizacją projektów europejskich. 35 800 000 przenosimy, to jest program transportu szynowego. Te środki przeniesiemy na rok 2016. Mamy też grupę zadań związanych oszczędności, związanych czy z zakończeniem, rozliczeniem, częściowo przesunięciem kwot na rok kolejny, 32 miliony złotych. Zadania, które są przesuwane w związku z trwającymi czy nowymi procedurami przetargowymi, 2 200 000, zmiana dokumentacji projektowej, prawie 1,5 miliona złotych. Bardzo dziękuję za uwagę i proszę o przyjęcie zmian. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze kilka słów na temat prognozy. Prognoza jest oczywiście konsekwencją tych zmian, które przedstawiłem przed chwilą. Dziękuję. Dlatego będziemy rozmawiali o tych dwóch punktach, o zmianie uchwały w budżecie na 2015 rok, o prognozie wieloletniej finansowej miasta. Proszę o opinię klubu radnych, klub Rafał Tkiewicza, Platformy Obywatelskiej. Opinia pozytywna, klub Prawa i Sprawiedliwości. Opinia negatywna. Komisja statutowa nie zgłosiła uwag. Komisja budżetu i finansów. Opinia pozytywna przy 3 głosach wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Pozostałe komisje Rady Miejskiej, czy ktoś w imieniu innych komisji chciałby w tej sprawie głos zabrać? Czy ktoś indywidualnie chciałby się wypowiedzieć w sprawie tych dwóch uchwał? Nie widzę zgłoszeń, zatem możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 387/15? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 18 za. Przycisków niestety też nie widzimy. Nie widzimy, kto się zgłasza, bo transmisja jest w taki sposób online zrobiona, że jest słuchowiskiem, proszę Państwa. Co? I nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Świadczy o tym, że ci radni Rady Miasta Wrocław, oni po prostu boją się kamery. Dziękuję bardzo. Pan Marcin Urban nadal będzie referował. Dlaczego? Punkt 5. Wybór przedmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Wrocławia za rok 2015. Druk 365/15. Bardzo proszę Państwa. Dowiedzieliśmy się, że 3 miliardy zadłużenie ma Wrocław. Bardzo dziękuję. Wysoka Rado. A oni boją się kamery. Jesteśmy zobowiązani Państwu wskazać oficjalnie, czy nie, które w wyniku tych ofert, które zostały złożone, potrafią sprzedawać kamienice, parki, zakłady pracy wysprzedali, a kamer się boją, swoich twarzy nie chcą pokazać. Z ograniczoną odpowiedzialnością spółka ma doświadczenie, ci audytorzy mają doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego i zaoferowali najniższą cenę 59 tysięcy netto. Bardzo proszę o uchwalenie i zgodę na to badanie przez ten właśnie podmiot. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Proszę o opinię klubu radnych, klub Rafała Tkiewicza i Platformy. Opinia pozytywna. Klub Prawa i Sprawiedliwości bez opinii. Komisja statutowa nie zgłosiła uwag. Komisja budżetu i finansów. Jednogłośnie pozytywna. Jednogłośnie pozytywna, czy w imieniu innych komisji ktoś z Państwa chciał. No, czy jakiejś prywatnej spółce w tej chwili przydzielili 59 tysięcy netto. Nie widzę zgłoszeń, zatem głosujemy. Widzicie Państwo, radni PiS nie mieli w ogóle zdania. Podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o wynik. 19 za, 0 przeciw, wstrzymało się 13 osób. Uchwała została przyjęta. Wysokość stawek podatku od nieruchomości, druk 380/15, pan Marcin Urban, proszę bardzo. Wysoka Rado, podobnie jak inne miasta, w Polsce co jakiś czas weryfikujemy te stawki. Ostatnia zmiana 2012 rok, od tego czasu ten wzrost inflacji, jak sprawdziłem, ponad 4%. Co jakiś czas wracamy i te drobne waloryzacje przeprowadzamy po to, żeby nie robić tego często. Robimy to raz na kilka lat i stąd w tych poszczególnych stawkach niewiele. Myślę tutaj o konkretnie groszu,
dwóch groszach na stawce. To, żeby Państwu zobrazować, jaki to jest przyrost w przypadku takiego 50-metrowego mieszkania, to jest złotówka rocznie. Tak? To o takiej regulacji mówimy, złotówka rocznie, więc, ale ponieważ ten podatek no, nie jest podatkiem dotkliwym, ponieważ to są niewielkie pieniądze jednostkowe, które trafiają z budżetów mieszkańców do budżetu miasta, ale dla miast są szczególnie ważne, bo to jeden z podstawowych dochodów, dość spore dochody z tego podatku uzyskujemy. Dzięki temu możemy realizować wiele ważnych, czy tych edukacyjnych, czy tych społecznych zadań, czy inwestycyjnych oczywiście również. Także nie przychodzimy z tym do Państwa często, raz na kilka lat, konsekwentnie. We wszystkich miastach te stawki są ustalane najczęściej na poziomie stawek maksymalnych. Jeszcze raz podkreślam, nie jest to podatek dotkliwy. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Klubu Radnych. Klub Rafała Tkiewicza z Platformą Obywatelską. Opinia pozytywna. Klub Prawa i Sprawiedliwości. Bez opinii. Piotr Marliński się zgłosił. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja chciałbym tutaj Państwa poprosić o zwrócenie uwagi na uzasadnienie do tej uchwały. Uzasadnienie do uchwały, która podwyższa podatki dla Wrocławia. Proszę Państwa, jakie są przesłanki? Odczytam. Określone w artykule 5 ustawy, ustęp 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegną zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. I proszę Państwa, jaka sytuacja miała miejsce w tym, jak powiem, okresie czasu, czyli rok 2014-2015. Mianowicie, opublikowany w Monitorze Polskim z dnia itd. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku wyniósł, uwaga, 98,8%, spadek cen o 1,2%. Proszę Państwa, podwyższane podatki, a mamy deflację. I proszę Państwa, kolejny pasus, jeżeli chodzi o uzasadnienie tej podwyżki podatków. Proponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości za rok 2016 zostały ustalone na poziomie maksymalnym określonym w obwieszczeniu ministra finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku. I teraz jeszcze jeden pasus, którym mnie zdumiał. Biorąc pod uwagę ogólnie trudną sytuację gospodarczą w kraju oraz ciągły wzrost potrzeb finansowych Wrocławia itd., itd. Proszę Państwa, ja przez 8 lat słyszałem, że mamy wspaniałą sytuację gospodarczą w naszym kraju, że się rozwijamy. Nasze miasto się rozwija wspaniale. No to skąd wobec tego taki pasus w uzasadnieniu podwyższenia podatków, proszę Państwa? Także generalnie nasza opinia jest negatywna, jeżeli chodzi o podniesienie podatków, tego podatku od nieruchomości dla Wrocławia. A przy okazji także, jeżeli mogę zadać pytania, to chciałbym do Pana Skarbnika zadać pytanie pierwsze. Mianowicie, jakie kwoty Pan Skarbnik spodziewa się, jaką kwotę Pan Skarbnik spodziewa się uzyskać z tytułu podwyżki tych podatków, tego podatku od nieruchomości? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, jaką kwotę w budżecie na 2016 roku przeznaczy miasto Wrocław na, po pierwsze, organizację Sylwestra w Wrocławiu i po drugie, iluminacji świątecznej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Panu bardzo. Proszę o opinię Komisję Statutową. Nie zgłosiła uwag Komisja Budżetu i Finansów. Pewna przy 3 głosach przeciwnych. Dziękuję bardzo. Opinia pozytywna. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Bez opinii. Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska. Opinia pozytywna, czy w imieniu innej komisji lub własnym ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Pan Sebastian Lorenz, zapraszam. Panie
Przewodniczący, Pani Skarbnika, taka techniczna uwaga tylko. Ja rozumiem, że uzasadnienia pisane są zapewne w oparciu o brzmienie konkretnych przepisów ustawy, natomiast taki apel o nieco bardziej jasne formułowanie zdań w tych uzasadnieniach, ponieważ ten fragment, który był uprzejmy czytać Pan Radny Maryński, rzeczywiście może nastęczać pewne trudności interpretacyjne. Pamiętajmy, że te uchwały powinny docierać do mieszkańców Wrocławia i powinny być pisane w taki sposób, żeby każdy mógł bez większego kłopotu je zrozumieć. Niestety to zdanie pod względem jego komunikatywności troszeczkę łamie te zasady jasnej, prostej, czytelnej komunikacji społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Krystian Mieszkała. Mam takie dwie uwagi. Jedna uwaga. Coś, co się we mnie buntuje, taka niekonsekwencja. Na początku roku mieliśmy głosowanie w sprawie utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej, by duży bank zagraniczny miał ulgi podatkowe. I tłumaczono nam, że to jest dobre, pożyteczne, prawda? Czyli mamy jeden sygnał, że wspieramy duże podmioty zagraniczne. I dzisiaj mamy podwyżkę podatków od nieruchomości, która dotknie każdego mieszkańca, to jest raz. Dotknie każdy podmiot gospodarczy. I teraz pan skarbnik mówi, że to jest bardzo mały wydatek. Ja się z tym nie zgodzę. Dlaczego? Po pierwsze, na pierwszym poziomie opodatkowania występuje mieszkaniec. Na drugim poziomie występują podmioty gospodarcze, które przerzucą ten podatek na mieszkańców. Czyli oni zapłacą podwójnie. Dwa. Taką naszą naturalną konsekwencją powinno być to, że my się będziemy różnicowali te stawki na pomoc lokalnej, drobnej przedsiębiorczości, bo oni przecież generują miejsca pracy, a my im podwyższamy do stawek maksymalnych. I też taka moja uwaga, że bardzo dużo miast ma niższe stawki od nieruchomości właśnie w tej dziedzinie. Jakby rozumiały jedno, że nie my pomożemy tym drobnym przedsiębiorcom, nakręcą nam rynek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Lach. Przewodniczący, Szanowna Rado, ja również się odniosę do tego 1 złotego w ciągu roku do mieszkania o powierzchni 50 m2, ale przytoczę jeszcze parę liczb, dam te parę tych przykładów ze swojego podwórka. Proszę Państwa, sytuacja jest następująca, jeżeli chodzi o obciążenie mieszkańców w naszym mieście w ostatnim okresie czasu. Niedawno wprowadziliśmy opłatę od ścieków opadowych. W mojej spółdzielni to jest około 170 tysięcy złotych. Musimy wygenerować na tą opłatę. Kogeneracja w niedawnym okresie czasu podwyższyła opłatę o około 5% za energię cieplną. Chcę tu zauważyć, że ceny węgla spadają, zużycie ciepła spada, a my zapłacimy za tą energię cieplną. My, mieszkańcy mojej spółdzielni, zapłacą za to, za podwyżkę tego ciepła około 1,5 miliona złotych w stosunku rocznym. Niebawem przed nami będzie podwyżka wody. No mam nadzieję, że pan prezydent wynegocjuje tą podwyżkę na wysokości 12%. Moja spółdzielnia wygeneruje na to 1 300 000 złotych. Rocznie daje to około 2,5 miliona złotych podwyżki utrzymania mieszkańców mojej spółdzielni. Daje to około 24 zł miesięcznie podwyżki opłat średnio, mówię, dla tych 50 m2. Pan skarbnik użył takiego określenia na komisji, że przecież ten 1 zł to nie będzie zauważalne przez mieszkańców. Panie skarbniku, no będzie zauważalne, bo to ten 1 zł będzie w pakiecie tych podwyżek. A to nie są ostatnie podwyżki w naszym mieście, przed nami Fortum i tak dalej, i tak dalej. Także dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pani Urszula Wanat. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałam zauważyć, że podatek od nieruchomości płacą tylko właściciele tych nieruchomości. Także informacja, że każdy mieszkaniec zapłaci, jest nieprawdziwa.
Druga rzecz, jeśli chodzi o programy dla przedsiębiorców, o czym tu ktoś z Państwa wspomniał, to mamy przynajmniej 10 takich programów osłonowych dla przedsiębiorców. Są to ulgi podatkowe, tylko trzeba z nich skorzystać. Jestem ciekawa, że gdyby tak zapytać mieszkańca, czy chce zapłacić złotówkę, czy dwa, w zależności od tego, ile jego mieszkanie ma metrów, czy domek. W wypadku domków to pewnie będzie z 6 zł rocznie. Czy woli właśnie zapłacić te 6 zł, czy na przykład nie mieć światła na ulicy. Przecież to właśnie na te wydatki, na to dobro wspólne składamy się poprzez złożenie z własnej kieszeni. Chcemy żyć w lepszych warunkach, to trzeba się na to niestety składać. Nie ma innej możliwości. Maszynki do pieniędzy prezydent miasta jeszcze nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Szczerba. Ad vocem do tego, co pani przewodnicząca Wenat powiedziała, no to nie do końca jest tak, że tylko właściciele, prawda, pokryją koszty tego podatku, bo rzeczą oczywistą jest, że właściciele, którzy wynajmują swoje mieszkania innym osobom, prędzej czy później będą chcieli każdą podwyżkę podatku przerzucić na osoby wynajmujące od nich te mieszkania. Dziękuję bardzo. Pan Krystian Mieszkała. Dobrze, już. Pani radna, no to nie jest tak, że my tylko podwyżką podatków możemy sobie podkręcić budżet i lepiej te pieniądze pozyskiwać. Nie, możemy zachować dochody na stałym poziomie, ale lepiej wydawać pieniądze. Czyli dokonać racjonalizacji podatków, żeby proszę nie mylić z cięciem podatków. Podatków w samorządzie się nie da prosto i bezboleśnie ciąć i się rozsocjalizuje, prawda? Tutaj jest kluczowe pytanie, a razem nasza rola jako radnych, by nad tym dyskutować, ponieważ to dyskusja nakręca rozwój. Ale takie stwierdzenie, że my musimy podkręcać fiskalizm w mieście tylko dlatego, żebyśmy mieli światło, jest co najmniej moim zdaniem niestosowne. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan Mirosław Lach. Ja tylko chciałem sprostować i odpowiedzieć, no tą złotówkę zapłacą mieszkańcy, nie właściciele. No wierz mi. Wierzę o tym doskonale. Przepraszam, jestem właścicielem, to ja nie zapłacę. Zapłacisz. No to dlaczego mówię, że mieszkańcy, nie właściciele? Dziękuję bardzo, zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, panie skarbniku, kilka słów komentarza do wypowiedzi, które tutaj padły. No, ale tylko krótko, proszę Państwa. Jeśli chodzi o ulgi podatkowe, wszyscy są traktowani jednakowo i ci w strefach ekonomicznych i poza strefami trzeba coś wybudować, trzeba zainwestować czy zatrudnić po to, żeby skorzystać z tych programów, wtedy można korzystać z tych preferencyjnych stawek, więc trochę nie rozumiem tej uwagi, tak, ponieważ wszyscy są traktowani jednakowo. Niewielkie obciążenie, było pytanie o kwotę, ta kwota jest szacowana gdzieś na około 2 milionów złotych, no bo ta regulacja jest groszowa, tak, więc absolutnie nie są to wielkie pieniądze, ale pamiętajmy, że w różnych pozycjach tak naprawdę każde zwiększenie służy tak naprawdę mieszkańcom i tym wydatkom, które są ważne, tak, nie przypisujemy konkretnie, ale wiemy, że w różnych obszarach te środki są nam potrzebne i te pieniądze są tak naprawdę przesuwane od mieszkańców dla mieszkańców, więc nikt tych pieniędzy nie zabiera, tylko te pieniądze trafiają do nas z powrotem, także, ale nie są to obciążenia, tak jak powiedziałem, nie jest to podatek dotkliwy, tak? I wszystkie duże miasta z tych, które znam, mają te stawki zawsze na poziomie maksymalnym, być może jakieś mniejsze stosują jakieś preferencje w tym zakresie, ale większość dużych miast, tych wielkich, stosuje taką politykę od wielu lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku nr 380/15, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 19 za, 14 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została przyjęta. Wzory formularzy w podatku od nieruchomości. To będzie ostatnia uchwała przed przerwą. Druk 381/15. Bardzo proszę, panie skarbniku. To jest doskonała konsekwencja. Musimy w drukach po prostu zmienić stawki, tak żeby to było aktualne, zgodnie z przed chwilą uchwaloną uchwałą. Bardzo proszę o przyjęcie.
Dziękuję uprzejmie. Proszę opinię klubu radnych, klub Rafała Dudkiewicza, Platformę Obywatelską Pozytywna, klub Prawa i Sprawiedliwości. Bez opinii. Komisja statutowa nie zgłosiła uwag. Komisja budżetu i finansów. Łącznie pozytywna. Dziękuję bardzo. Komisja infrastruktury komunalnej i gospodarki. Jednogłośnie pozytywna. Komisja komunikacji i ochrony środowiska. Opinia pozytywna. Czy w imieniu innych komisji lub własną ktoś z Państwa chciałby się w tej sprawie wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku nr 381/15? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Za 22, przeciw 0, wstrzymujących się 11. Uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, ogłaszam półgodzinną przerwę do godziny 14.30. Thank you.